Witam wszystkich, Marcin Snopczyński z tej strony. Kolejny wywiad dla kanału Sporty Walki z całej grupy wywiadów odnośnie systemów bojowych szeroko bardzo pojętych. Dzisiaj nietuzinkowy i ciekawy gość, bardzo kontrowersyjny, co mam nadzieję wyjdzie nam w trakcie wywiadu. Damian Laszuk. Tak mówią. Damian Laszuk, Ice System. Witam cię. Miło mi. Słuchaj, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo jesteśmy u mnie w mojej hacjendzie, więc mamy trochę więcej czasu dla siebie oprócz. Zawsze byłem nietypowy, więc z biegiem okoliczności zupełnie przypadkowym sceneria też wyszła nietypowa. No, słuchajcie, więc teraz tak. Damian dzisiaj jest naszym gościem. Prośba taka, Damian, żebyś na początek, ponieważ no, taki jest pomysł w ogóle tej serii wywiadów, żebyś powiedział w skrócie przede wszystkim, jak wyglądała twoja przygoda ze sportami walki, bo to od tego się zaczęło. Jak wyglądała przygoda ze sportami walki i walką sportową jako taką, bo jesteś też zawodnikiem sportów walki. Jak to wyglądało u mnie? Boże, zamierzchłe dzieje. Nie tak jak u ciebie, ale jednak, a z moją pamięcią to trochę to trwa. Zaczęło się... Kurczę, już w szkole podstawowej, gdzie byłem bity. Myślałem, że ty wszystkich biłeś. No właśnie, było zupełnie na odwrót. Byłem przez kawał życia zupełnym nieudacznikiem. I pohamuję słownictwo, miętkim flipsem. Więc od tego się zaczęło. No i gdzieś tam się zjawiło karate w mieście. Poszedłem, byłem jedynym chętnym, potem się więc z grupy były nici, potem się gdzieś to pojawiło znowu. No zapisałem się, dobrze mi szło, miałem dryk, więc karate Kyokushin, bo to wspólny element mamy, tak. Potem po już, nie pamiętam, to było chyba po 8 latach, może po 10 latach treningów, nie wiem, ale już długie, już miałem sukcesy, bo i medale na Mistrzostwach Polski i w Holandii na tych, na jakichś tam otwartych, wszechstylowych mistrzostwach Holandii też tam miałem pudło, więc zaszło mi całkiem nieźle. No i sytuacja na ulicy, gdzie stanąłem w czyjejś obronie, i mało nie zginąłem. I poszło średnio. No, to średnio, chciałbym, żeby to średnio poszło, chciałbym to móc tak określić, ale no solidny łomot był i dwa momenty miałem takie, że ledwo się wywinąłem, co pomogło. Pomogło to, że co mnie uratowało w zasadzie, że jakiś czas wcześniej zacząłem się interesować takimi innymi rzeczami. Gdzieś zaczynałem dostrzegać braki. Ja wiem, że to późno, po tych iluś tam latach, natomiast tak to się dzieje, jak i to jest duży problem, że przychodzi ktoś, kto nic nie wie i teraz przychodzi do kogoś, kto ma tam czarny pas z drugim, trzecim danem i tak dalej, ma opinię mistrza, no to co, no to z pozycji niewiedzy, no to akceptujesz wszystko, bo on jest mistrzem, nie? No i niestety w większości wypadków są to jakieś głupoty, nie mające zupełnie związku z rzeczywistością. No i jako taki dzieciak, no to chłoniesz to, nie? I często osoby nawet dłużej trenują i nie widzą tego rozdźwięku, niestety. Nawet zacząłem zauważać i mniej więcej pół roku przed tą sytuacją zacząłem się uczyć troszeczkę grapplingu z internetu. Wiem, jak to brzmi, komicznie, przerabiałem tam z bratem, coś tam obserwowałem, natomiast to jest, ten komiks jest jeszcze większy, bo to jest to, co mi uratowało tyłek. Więc w praktyce się okazało, że 6 miesięcy nauki z internetu, z własnej woli, czyli z dużym zaangażowaniem, okazało się więcej warte niż wcześniejsze tam, nie wiem, 10-8 lat treningu sportów walki, niezbyt mądrze prowadzonych, z sukcesami, z nastawieniem na sport. Także no to robi ogromną różnicę, jest zabawne bardzo, ale i tragiczne, równie tragiczne. Czy zdziwiło cię, że jest różnica między sportami walki a walką uliczną? Tak, gdzie popełniłem wszystkie możliwe błędy. Jeśli ktoś śledzi mój kanał, czy nie śledzi, to na moim kanale mówię o różnych rzeczach, jak kwestie psychologiczne, jak kwestie sygnałów wstępnych ataku, procedury bezpieczeństwa. Wszystko, o czym teraz mówię, wtedy ani jednej z tych rzeczy nie zrobiłem. Zrobiłem zupełnie na odwrót. Każdy mój wybór był najgorszym możliwym w tamtej sytuacji. Ale to cię nauczyło. Nauczyło cię tego, tak. Droga przed tobą.
Tak, to mnie nauczyło, ale też z dużym zapałem podchodzę i dlatego stąd ta moja kontrowersja wynika, kontrowersyjność mojej osoby, że przez to nie mam, że ja spotykałem takich trenerów, przez których o mało nie straciłem życia, bo tam w jednej sytuacji to mnie ten sam gość tłukł mnie kamieniem po głowie, po twarzy, będąc w dosiadzie, więc taka nieciekawa pozycja, a w innej złapał mnie za głowę, odciągając nie dość, że do boku, to jeszcze do tyłu, to mało mi karku nie skręcił, niewiele brakło do tego. I stąd ta moja wersja do wszelkich mistrzów galaktyki i okolic, globalnych instruktorów, wszelkiej maści ściemniaczy, którzy nie biorą odpowiedzialności przede wszystkim za to, czego uczą, a na własnej skórze doświadczyłem, jak źle się może to skończyć. No dobra, to teraz tak, przygoda z sztukami walki. Walczyłeś sportowo też, to też jest ważny element dla naszych oglądaczy, słuchaczy, żebyś powiedział, jak to wyglądało z twojego punktu widzenia, te walki sportowe. Ale pod jakim kątem, w jakim kontekście? W kontekście zdobywanych doświadczeń później do tego, co robisz, jeżeli chodzi o walkę uliczną, a nie sportową. Tak, starty, walki na macie są przydatne i moim zdaniem, jeśli ktoś trenuje dowolny system, w cudzysłowie bojowy, kombat, to jest must have, to musi robić, walczyć sportowo i nie mówię o sparingach, polecam i dla mnie to jest nieodłączny element walki turniejowej, sportowej, bo to jest najbliższe temu, co cię spotka na ulicy, w sensie konfrontacji psychologicznej. Stajesz naprzeciwko gościa, który trenował po to i zrobi wszystko, żeby cię stłuc. Żeby cię po prostu tam roznieść, a w swojej gadce psychologicznej, którą prowadzi sam ze sobą, najczęściej zabić, urwać łeb i cię zmielić, zmasakrować, zniszczyć, tak? I wiedząc to, że on jest po drugiej stronie, ma takie nastawienie, no wychodzisz, to wymaga, to jest duża presja, to wymaga odwagi, dlatego zawsze polecam, zawsze szanuję samo to, że ktoś w ogóle wychodzi do takiej walki. To jest ogrom. Ja walczyłem sportowo w różnych formułach, w Kyokushinie i amatorsko, i zawodowo, w kickboxingu, w K1, amatorsko również w brazylijskim jiu-jitsu, zawodowo w kickboxingu i w K1, więc gdzieś tam tego różne trochę było. Nie rozróżniałem formuły, aha, mogę robić to robię, tego nie mogę, okej, okay, idę i często walczyłem, najczęściej w zasadzie walczyłem z marszu, tak? Nie miałem bez żadnych przygotowań, kampu wielkich przygotowawczego. Tak, wstawałem z kanapy, miałem nawet takie walki, że ze względu na jakieś urazy rok czasu w zasadzie nie trenowałem, jak miałem obie złamane ręce. 8 miesięcy nic nie robiłem, zupełnie nic. 2 miesiące zaczynałem trening z ciężarami delikatnie, no bo duże obciążenie, więc jest stymulacja, ale jednak bez żadnych nieprzewidzianych przeciążeń, więc to było bardzo dobre i potem się nadarzyła walka. No i wziąłem, albo walczyłem mając zapalenie płuc i plułem krwią i tak wyszedłem do walki z gościem, który był mistrzem świata jakiejś tam organizacji, tak, i naprawdę fenomenalnym zawodnikiem, z którym na tamten czas w Polsce, w Kyokushinie, nikt nie wytrzymał pierwszej rundy. Ja w takim stanie wytrwałem do drugiej, dlatego no, był to dla mnie duży sukces. Ale tak walczyłem, bo na ulicy nikt was nie zapyta, czy ty się dzisiaj dobrze czujesz, czy się źle czujesz. To, co Marcin Różalski też podkreśla, jak to było kiedyś, tak? Walka, gdzie i tyle, nawet nie za ile, nie z kim. Jest walka, trzeba walczyć. Gdzie, data, okej, biorę. I się okazywało na miejscu, tak jak notabene w tej walce po tym roku bezczynności, 8 miesiącach bezczynności, że przeciwnik ode mnie jest 25 kilo cięższy prawie. Nie? No to duża różnica w walce. No dość. No ale to też taka najczęściej wystąpi na ulicy, że tak. Raczej rzadko jako, się zdarza, że mniejszy cię zaatakuje. Jako agresor zidentyfikuje cię ktoś, kto czuje, że ma przewagę nad tobą, przede wszystkim fizyczną, tak? Więc identyfikacja raptor-ofiara jest mniej więcej taka. No i jak czuje, że atakuje się mniejszego. Okej. Okay. A teraz tak. Doświadczenia z sztuk walki, ze sportów walki
zmieniły twoją psychikę, przygotowały cię psychicznie do rozwoju, do samorozwoju. Kiedy zacząłeś... Nie. Tu się może nie zgodzić. Nie przygotowały mnie do samorozwoju. Sytuacja na mnie wymusiła samorozwój. Wieczne zadawanie jakichś tam pytań, na które nie dostawałem odpowiedzi. Potem ta sytuacja, o której opowiedziałem, ta uliczna. Więc to mnie zmusiło. Sport ma duże walory, jest nieodłącznym elementem, natomiast nie jest panaceum, nie jest magiczną pigułką, wręcz przeciwnie, jest szkodliwy, jeśli nie wiesz, co do czego się nadaje w realnej sytuacji. Więc jeśli trenujecie sporty walki, sztuki walki i trener wam tego nie zaznacza, co, po co, dlaczego tylko robicie, jest nieodpowiedzialne z jego strony, natomiast to, co was interesuje, nie przygotuje was to do sytuacji, mało tego, wpędzi was w kłopoty. Ale wartość ma w kształtowaniu tej psychiki, tylko trzeba wiedzieć, jaką, w jakim zakresie, tak? Kiedy zdecydowałeś się na to, że idziesz w stronę systemów bojowych, tej walki ulicznej, ale w jakiś sposób jednak kodeksowanej, czyli to nie jest na zasadzie takiej, że po prostu, dobra, wiem, że samo karate czy samo judo mi nic nie daje, to po prostu bije się i dużo się bije, tylko zaczynasz szukać, nie wiem, jakichś systemów, czegoś, co pozwoli ci być skuteczniejszym na ulicy. Wiesz co, nie było takiego momentu. Ja od początku trenowałem z przeświadczeniem o użytkowości. Tyle, że z braku wiedzy, aha, no to idę tam, uczą walczyć, jest to, się nazywa akurat karate, było pod ręką, więc tam mnie nauczą, jak mam walczyć ogólnie. Ja zawsze się chciałem nauczyć walczyć, nie jakiegoś systemu, zawsze mi przeszkadzało, tak, bo jedno z moich pierwszych pytań, czemu robimy tak, a za chwilę walczymy i każesz mi zasłaniać głowę, tak, i odpowiedź, no bo tak, tradycja, bo do egzaminu, ja mówię, no ale z czegoś to wynikało. Po latach doszedłem, dlaczego w karate jest tak, także tą wiedzę macie u mnie na kanale, jaki to ma sens, no bo to jest sens walki grapplingowej, ta ręka, która ściąga się tutaj, ona zawsze coś kontroluje, czy rękę, czy głowę, czy łapie za szmaty, czy łapie za jakąś część ciała i dlatego ją dociągamy tutaj. To jest tak jak zapas, jak patrzymy na zapaśników, którzy sobie robią taką walkę z cieniem. Swoje dryle, no to nie ma to sensu i wygląda podobnie jak dużo elementów z karate. Natomiast jak podstawimy tam przeciwnika, wtedy to widzimy. Dlaczego dla obserwatora nabiera sensu, bo on cały czas wie, jaki jest w tym sens. Natomiast dla mnie to była zawsze użytkowość, no i potem, aha, no to muszę tu trenowałem, walczyłem, natomiast moje walki zawodowe traktowałem jako taką wyższą formę treningu. Dlatego tak jak mówiłem, czy byłem przygotowany, czy nie, walkę brałem, walk odrzuciłem naprawdę niewiele, w zasadzie odrzuciłem tylko jedną, to było po, jak miałem walczyć dla PLMMA na pierwszej gali telewizyjnej, Buliński się wycofał, każdemu sprzedając inną bajkę, i dostałem jakiegoś tam przeciwnika w zamian, że był podłożony, natomiast nie, ja to był bardzo dobry, nie pamiętam teraz, ale on, to co zapamiętam, to był brązowy pas od Piotra Bagińskiego, a ja tą walkę się przygotowałem kompletnie do stójki, po prostu nie byłoby odpowiedniego poziomu w moim uznaniu, a pieniądze jak były liche, tak liche pozostały, więc tutaj nie miałem żadnej motywacji. To był taki okres też, że ja już, że tak powiem, wytrenowałem, co chciałem wytrenować tymi startami, już mi tam jakoś tam specjalnie zależało. To była jedna walka, jaką odrzuciłem, natomiast oferty walki ze mną odrzuciło wielu zawodników z naprawdę grubym rekordem i polskich, i zagranicznych. I ja też wychodziłem z marszu, z miejsca, bo na przykład pracowałem wtedy w ochronie osobistej, byłem na zleceniach w Monako. Nie bardzo miałem możliwości, będąc VIP-em 24 na dobę, trenowania, a już zwłaszcza sparowania w ogóle z kimkolwiek, bo trening gdzieś tam się przebiegł, czasami się znalazł czas, a już zwłaszcza sparowania, i pomimo takich warunków ja startowałem, że tak, wracam i idę do walki. No niestety tam jakiś był czeski zawodnik, zapomniałem, z Muay Thai, też jakiś taki utytułowany, oglądałem jego film, mówię, o niezły, byłaby dobra bitka, fajna, nie? No, ale niestety
nie poszło, jak po informacji, że walczyłem w Kyokushinie i mam doświadczenie w kickboxingu, to temat umarł. Nie dziwię się panu. Słuchaj, dobra, i teraz tak, rozwijałeś się wielotorowo. Poproszę cię o przybliżenie Ice System, bo dla ludzi, którzy obserwują cię na twoim kanale, jesteś osobą znaną. Zresztą nie tylko na kanale, ale ogólnie jesteś osobą rozpoznawalną, identyfikują cię. Natomiast tutaj wielu naszych widzów nie będzie wiedziało wystarczająco dużo, żeby móc jakby gdzieś znaleźć cię w natłoku tych wszystkich różnych systemów, mistrzów, debeściaków, różnych federacji, których powstaje. Właściwie każdy dzisiaj może sobie założyć federację Krav Magi, kickboxingu i czego tam tylko chce. Żebyś przybliżył Ice System i to, co ty robisz, w czym szkolisz. Ice System. Ice System to taki system, który nie jest w zasadzie systemem i to wyszło z przypadku, natomiast dostrzegam paralelę z Bruce'em Lee, aczkolwiek ja długi czas, nie było w ogóle tej nazwy, nie było jakiejkolwiek nazwy, ja mówiłem o, po prostu o walce, o realiach konfliktu, bo tego elementu psychologicznego też mi brakowało, bo to też mnie zastanawiało, dlaczego wytrenowani zawodnicy, tak jak ja, a byli jeszcze lepiej wytrenowani zawodnicy i to w skuteczniejszych, że tak powiem, szkołach walki, jak dowolny klub MMA czy coś, i na ulicy w konfrontacji ginęli, albo, żeby nie szukać dalej, przykład, ktoś jest świetny na treningach, na sparingach, a jedzie na zawody jedzie i tam jest zamurowany, tak? I gdzie jest ta różnica, tak? W psychice. I dlatego na te elementy też gdzieś tam zacząłem zwracać mocno uwagę, na tą psychologię tam był, wiesz, i wiesz jak to jest. Po sznureczku coraz dalej. No i jeśli chodzi o kwestie te psychologii, no to nawet prowadziłem wykłady dla psychologów specjalizujących się w pracy z niebezpiecznymi ludźmi, specjalizujących się w pracy z psychologii konfliktu i nawet dla takich ludzi, nie mając tego formalnego w każdym razie wykształcenia, prowadziłem wykłady, gdzie to się nawet odbijało, jakieś takie instytucjonalne nawet tematy prowadzenia wykładów na takim już wysokim tam poziomie. Z różnych względów to tam do skutku nie dochodziło. Zmiany kadrowe, powiem w skrócie. I ten Ice System, ludzie mnie prosili, żeby jakoś to nazwać. Po prostu, żeby co ja robię, bo jak z kimś rozmawiali, no to musieli mu wszystko opowiadać, tak? A tak mu rzucają po prostu, że jest Ice System, jest łatwo po prostu skrócić, a większość osób jest usatysfakcjonowana odpowiedzią, bo dostali nazwę, że to jest jakiś tam system. Natomiast nie ma sformalizowanych ruchów, nie ma sformalizowanego postępowania jakiegoś. Uczę o procedurach postępowania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, bo ja nie skupiam się, to nie jest system bojowy, to nie jest system samoobrony, to jest system walki. Pracuję z ludźmi, którzy chcą się nauczyć samoobrony, czyli w zasadzie obrony koniecznej, czyli oprócz tego aspektu artystyczno-gimnastycznego, uwarunkowań prawnych, bo prawo nam dyktuje, co będzie uznane za obronę konieczną, czyli tą samoobronę, a co nie. No niestety 99% ludzi na rynku to, co prezentują jako samoobrona, to jest prosta droga do prosektorium albo do odsiadki, tak? I to nie będzie samoobrona i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, przecież się obroniłem, on mnie zaatakował, a ja poszedłem siedzieć, tak? No to ja daję odpowiedzi na te pytania, jak postępować przed konfliktem, w trakcie, po, mówię o tej deeskalacji konfliktu i to w ujęciu taktycznym. Więc to jest taki miks po prostu metod, zasad, które ja przedstawiam, o których mówię, jeśli ktoś chce bojowo, bo z takimi grupami też pracowałem, to głównie były służby dla cywili, bojowych rzeczy nie prezentuję, jak prezentuję, bo miał debiut, powiedzmy, mój nóż, w cudzysłowie, bojowy. To też nie jest przepis na morderstwo. Także mówię o pewnych zagadnieniach z punktu widzenia bojowego, odsuwając tą obronę konieczną na bok, natomiast też zaznaczam właśnie ten element, bo walka jest jedna, tak? Jeśli mówimy o systemie bojowym, a cywilnym, różni się w zasadzie tylko wisienką na torcie, tak?
czy ja przetnę na zewnątrz rękę, czy od wewnątrz. I to jest różnica między systemem cywilnym a bojowym, tak? Cała reszta, żeby dojść w ogóle do tej pozycji, do tej sytuacji, żeby to było w ogóle możliwe, jest dokładnie taka sama, czy w systemie bojowym, czy w systemie cywilnym. To od strony technicznej, a od strony psychologicznej, no to w systemie bojowym, no to z założenia będziemy dążyć do szybkiej eliminacji przeciwnika, a nie eliminacji sytuacji. Tak, bo cywilnie mamy zakończyć sytuację jak najszybciej. Wrócić cało do dowolnymi tego. Środkami. To może być ucieczka, naplucie w twarz, postawienie mu drinka, kieliszka, więc ten aspekt, ten psychologiczny prowadzenia rozmowy, notabene zapraszam, polecam szkolenia NP2 Consulting. Tam o tych rozmowach się nauczycie na najwyższym poziomie. Ja też o tym mówię na bardzo wysokim, natomiast on zawsze lepiej, tak jak ty zawsze mówisz, odwiedzać wielu instruktorów i sprawdzać. Także no to jest ICE system, to są metody, to są sposoby postępowania, to nie jest system walki, bo każdy będzie walczył inaczej. Ja będę walczył inaczej od ciebie, no bo ty masz dłuższy zasięg, więc no ja na twoich zasadach raczej się... A nie, ja na twoich. Nie Ale zbieram. Tutaj jeszcze ważna rzecz, tutaj tym, którzy jeszcze są nie zaznajomieni z ICE system. W ICE system podoba mi się to, że nie jesteś samcem alfa, w tym sensie, że nie jesteś alfą i omegą. To znaczy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie przekazujesz wszystkiej, całej wiedzy, wszystkich jej elementów na najwyższym poziomie i w ICE system szkolenia odbywają się z ekspertami. Zapraszasz ludzi, którzy na czymś znają się lepiej od ciebie i jeżeli jest ICE system, to bardzo często jest to ICE system z kimś. ICE system z kimś. To nie jest tak, jak wielu niestety dziś instruktorów, szefów różnych federacji, mistrzów internetowych próbują szkolić ze strzelania, z noża, jazdy na koniu i pływania, bo są po prostu debeściaki w każdym aspekcie. I jeżeli zapraszają na strzelanie, to tylko po to, żeby było, że ich adepci też sobie strzelają od czasu do czasu, tylko ty po prostu robisz to kompleksowo. I tutaj jest ważne, żebyś pokazał naszym widzom, że ICE system to nie jest właśnie ICE system, czyli pan Damian Laszuk, tak, pan Damian Laszuk i ICE system, tylko ICE system to jest współpraca z bardzo wieloma podmiotami, bardzo wieloma ludźmi, którzy mają wiedzę na najwyższym światowym poziomie. Z kim? Tu lista jest długa. Nie. Zaraz może telefon będę musiał wyciągnąć, żeby się poposiłkować i nie pominąć. Natomiast ja akurat mój dobór współpracy jest zawsze taki, współpracuję z ludźmi podobnymi sobie. Pod wieloma względami, także tu jestem pewien, że się nikt nie obrazi, bo to są ludzie, którzy znają swoją wartość, mają dystans do siebie i wiedzą, że tematy nie są zero-jedynkowe i z nimi mogę rozmawiać otwarcie, jak ktoś coś spierdolił, to jeden drugiemu może powiedzieć, ty, ale ty coś spierdoliłeś i to grubo i nikt się nie obraża, tak? I jest dyskusja na ten temat. Z różnym doborem słów. Z różnymi efektami, ale ważne jest, że ten przepływ informacji jest. Natomiast on jest. Jest ICE system, on jest, że tak powiem, dość kompletny sam w sobie, jeśli chodzi o procedury, o zachowania, czyli o to, czym on ma się zająć. O strzelaniu jako takim nie mówię, nie uczę, bo raz, że nie mam papierów, a dwa, robię to w mojej ocenie za słabo, żebym ja się o tym wypowiadał. Są w moich wypowiedziach tematy zahaczające o broń palną, natomiast to jest o użycie w bliskim kontakcie, gdzie w zasadzie bez różnicy, co masz w ręce, czyli o możliwość dojścia do dobycia i te akurat moje tematy są potwierdzone, bo i różne służby ze mną współpracują i zauważając to, że na przykład mamy temat, nie wiem, rzućmy na to z noża, z nimi do przerobienia, gdzieś tam po drodze zbacza temat na tematy już tam bardziej służbowe, gdzie dochodzi broń palna i jednak mój wykład i moja praca z nimi przeradza się w tematykę retencji broni palnej, bo dostrzegają, że kurde dostają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, tak? Natomiast jeśli ktoś chce się nauczyć dobrze strzelać, to ja nie mówię, słuchaj, nie mam kwitów, ale tu zrobimy, kurde, trust me my friend, this good for you. Nie, tak nie robię, mówię, idź do liścia, madlifclosserangefighting.pl. Jeśli chodzi o strzelanie retencyjne,
jeden z najlepszych. Idź do Grzegorza Tomczaka, też się dobrze nauczysz. Idź do Andrzeja Dzikowskiego, też się dobrze tego tematu nauczysz. Z Grzegorzem Tomczakiem też kwestie uwarunkowań prawnych. Ja o tym mówię, natomiast on tak, raz, że strzela sam sobie, ale był w grupach realizacji, więc też strzelał zawodowo, profesjonalnie i nieraz patrzył na ludzi przez przyrządy celownicze, zna tą robotę od podszewki, bił się i w Kyokushinie, i sportowo, i niesportowo w kickboxingu i różne sytuacje uliczne i jest biegłym sądowym w zakresie użycia właśnie broni palnej, obrony koniecznej, środków przymusu bezpośredniego. Także po kwestie niuanse, już takie naprawdę niuanse prawne, zawsze odsyłam tam, jeśli widzę, że coś przekracza już moje kompetencje, zwłaszcza co do użycia broni palnej, odsyłam na przykład tam. Jeśli chodzi o tą walkę w bliskim kontakcie i strzelanie w bliskim kontakcie, natomiast z bardziej zaznaczonym tym elementem fizycznym, tej walki wręcz, i nie mówię to o tam jakimś tam boksowaniu, kickboxingu, tylko w zakresie takim ulicznym, no to kontratak training tutaj z Pawłem Kubiakiem, no nieraz, często trenujemy, nieraz poszły nokauty albo sytuacje bliskie nokautów, bo musieliśmy coś wytestować, także jest to pod presją i to też filtrujemy przez pryzmat swojego poziomu, tak, że aha, stwierdzamy, że no to słabo zadziałało. Tylko teraz dlaczego słabo zadziałało? Czy jak podstawimy tutaj pana Zbyszka, na ile zadziała? I oczywiście nie po to, żeby mówić, że aha, na Zbyszka zadziała, to sprzedajmy to jako dobrą technikę, tylko po to, żeby poznać zakres. Kiedy to dla ciebie zadziała, a kiedy nie, tak? I też staramy się dobierać te procedury jak najbardziej ogólnie, czyli jak najmniej rzeczy, które zadziałają w jak największej liczbie przypadków. Oczywiście, jeśli chcemy pokryć pełne spektrum, no to już nie jest jednorazowe szkolenie, tylko to już jest regularny trening, regularne szkolenia, spotkania, żeby głębiej w te szczegóły wchodzić i zrobić sobie level 2, bo u nas level 2 szkolenia to nie jest coś takiego, że na levelu 1 pomachamy sobie nożykiem i w ten sposób, na levelu 2 poznamy 3 kombinacje, na levelu 4 kolejnym 6 kombinacji, nie? Nie, to już jest wchodzenie w konkretne sytuacje, mniej prawdopodobne, ale tak, czyli to już jest sens, plus zawsze temu towarzyszą kwestie psychologiczne i kwestie prawne. Żeby iść dalej, Tech Robotics, mobilne cele, teraz będziemy głównie strzeleckie, natomiast platforma się świetnie nadaje, będziemy niedługo robić szkolenie wykorzystujące te mobilne cele strzeleckie do tego, żeby pracować na nich nożem czy pałką, no bo jednak sam wiesz, trenujesz pałką treningową, boli, ale to nie to samo. Nie to samo. Przede wszystkim nie to samo uczucie w ręce. Oczywiście. A taki ruchomy cel... Utrzymanie broni w momencie zetknięcia się tej broni z celem jest zupełnie co innego niż jak trzymasz treningowy gumowy nóż, który się na ciele ugina i ty nie czujesz tej dźwigni, którą ostrze wywiera na twój uchwyt. Tak. Trudno zrozumieć, co cię czeka w realnej walce. Ludzie, którzy ze mną ćwiczą, są zdziwieni, że tracą nóż, no bo nie potrafią go trzymać. A nikt im go nie wytrącił, nie było disarma magicznego. Tak. Znaczy magicznie może i było, ale, magicznie, nie, tak, ale tak. To on sam na sobie go zastosował. Ale też uczucie, inaczej się operuje pałką ratanową, która jest lekka, fajnie wtedy śmigają te wszystkie kombinacje filipińskie, a inaczej jak weźmiesz stalowego teleskopa, który waży 5 razy tyle przynajmniej i teraz nim pracuj w takim samym tempie i wtedy zobaczysz, że to jest inna praca, inne rzeczy możesz robić i teraz jak masz taki mobilny cel, możesz na pełnej petardzie załadować, on nie powie, że ała, ćwiczysz te zejścia, możesz to wszystko przepracować z nożem, to samo, możesz trenować z nożem ostrym. Mega sprawa. Na tych. Mega, także taki temat już szykujemy. Wszelcy ludzie, z którymi wymieniam doświadczenia, Personal Defense z Warszawy, tam instruktor jest, nie mogę publicznie mówić imienia i nazwiska niestety, ale jest mega ogarnięty w temacie noża, ogólnego konfliktu. Powiem wam, jeśli widzicie szkolenie Personal Defense, lecieć, shut up, take my money.
na tej zasadzie, bo to jest naprawdę klasa. Centrum Szkoleń Militarno-Bojowych AR z nimi współpracuje też co do strzelania, także widzicie, nie jestem przyklejony do jednego gościa, który mnie uczy strzelać, tylko to jest na różnych poziomach. Tu mogę powiedzieć, Adam Rosowski był w, on nie lubi tego mówić, więc tylko nadmienię, że był w pewnej jednostce wojskowej specjalnej. To tyle co powiem. Przygotowuje strzelców sportowych, prowadzi szkolenia. Rewelacyjny gość, on jest wykonawcą kabur do noży mojego projektu Distance Breaker. Fenomenalnie podchodzi do tematu, traktuje to jako swoje własne dziecko, bo jest pasjonatem. Także tutaj rewelacyjny temat. Rifle CX. Będzie specjalna linia produktów do dbania, do pielęgnacji i konserwacji broni białej w linii Distance Breakera, także to będzie pierwszy tego typu i jedyny w kraju produkt na rynku, także ta współpraca jest naprawdę obszerna. Trochę nam się tutaj tego żelaza nazbierało, trochę ja mam swojego, trochę ty swojego przywiozłeś, tam musieliśmy trochę wymienić się informacjami i wrażeniami. A słuchaj, teraz tak, bo w twojej wypowiedzi doszedłeś do bardzo ważnego elementu, który dla mnie tutaj, prowadząc wywiady, jest clue, jest najważniejszy, mianowicie to, co się dzieje na rynku, bo to jest rynek, niestety, na rynku szkoleń w samoobronie, bardzo szeroko pojętej, bo ty nie jesteś alfą i omegą, współpracujesz, pokazujesz, słuchajcie, nie do mnie z tym tematem, tylko do tego. Ja współpracuję z tym. Niestety mamy bardzo wielu mistrzów, którzy ogarniają wszystkie tematy i są na światowym poziomie we wszystkim. I teraz tak, niestety takie, bądźmy szczerzy, cały czas mamy do czynienia z gównem, tylko opakowanym w różne papierki. Przepraszam, nie ta szkolenia, bo to jest ważny element Wojciech Satoła. Tam knify więzienne czy coś, on ma w tym temacie doświadczenie, także tam szkolenia z noża i tak dalej. To też przyszło mi do głowy. Przepraszam, Wojciechu, że zapomniałem, a dopiero co gadaliśmy. Natomiast tamte triki więzienne, wszystkie takie, co jest po tej ciemnej stronie mocy, tam funkcjonuje. On ma to z każdej strony opanowane, także tutaj też fenomenalne szkolenia. Wybacz, ale musiałem, spoko, bo to jest tak powiedzmy inny temat, a ważny co do tych taktyk przestępczych, że naprawdę... Okay. Nie, no to są ważne tematy. To musisz powiedzieć. Słuchaj, i teraz tak, no mamy rynek taki, jaki mamy, tak? Bardzo wielu mistrzów, bardzo dużo federacji. Właściwie, żeby założyć federację Krav Magi, to trzeba po prostu sobie ją założyć, wydrukować dyplomy i już się jest mistrzem. Nie niesie to ze sobą żadnej merytorycznej wiedzy, umiejętności i tu dochodzimy do sedna, czyli do odpowiedzialności instruktorów za swoich studentów. Ci ludzie z tą wiedzą wychodzą później na ulicę, przeświadczeni o swojej biegłości w samoobronie, wchodzą często w sytuacje, w które normalnie by nie weszli, bo nie czuliby się pewnie i udałoby im się wrócić cało do domu, ale są pewni siebie, przerobili to na treningach milion razy i stwierdzają, że czemu nie, why not, jestem the beściak, mój mistrz mi pokazywał, że to daje radę. I teraz tak, chciałbym, ponieważ jesteś z jednej strony osobą rozpoznawalną, identyfikowalną z pewnym stosunkiem do tego, co się dzieje na rynku samoobrony szeroko pojętym, chciałbym, żebyś przybliżył to, co myślisz o tym, co się dzieje i u nas w kraju, i na świecie, bo jest dokładnie tak samo, tu się nic nie różni. Powiedz naszym oglądaczom, jak widzisz to, co się dzieje, dlaczego, bo część z nich chodzi na zajęcia lub będzie chodziło, myśli o tym, żeby chodzić na zajęcia różnej samoobrony. Teraz nie, ja nie mówię tutaj, bo ja tylko prowadzę wywiady, nie podaję nazwisk, nie podaję systemów i tak dalej. Natomiast chciałbym, żebyś ty ze swojego punktu widzenia, ze swoich doświadczeń powiedział, co ty myślisz o tym, z czym mamy do czynienia na rynku samoobrony. No to przede wszystkim tak. I tu te kontrowersje teraz. Czemu jestem kontrowersyjny? Ale tego uniknę, żeby nie robić bałaganu wam na
na kanale, no niezwiązanego czy luźno związanego, do tego będzie inne miejsce, może inna rozmowa, więc mocno ogólnie, przede wszystkim też co ja się staram przekazać. Ja mówię o zasadach, mówię o realiach konfliktu. Publicznie byłem pierwszy, który to zaczął robić. Dlaczego? No bo na to nie było rynku, więc wszyscy się, tak jak mówisz, wpasowywali w te owijanie gówna, w coraz to inny papierek, żeby tylko je popchać, sprzedać, bo na to nie było sprzedaży. Natomiast ja wyszedłem z założenia po prostu takiego, że no ale ktoś to musi powiedzieć. Tak jak John McClane zapytany, to było w Szklanej Pułapce 4.0, że tak robi, że chciałbym tak, a ja tak nie umiem. Mówisz, ty myślisz, że ja mam na to ochotę biegać, żeby strzelali do mnie, kurwa, z helikopterów, z tego, z tamtego, bomby, żeby wybuchały. Nie. Jakby był ktoś inny, kto by mógł to zrobić, chętnie by mu to dał, ale nie ma po prostu nikogo innego, tak? Więc no nie było nikogo innego, a to uważałem za ważne kwestie, które mnie wtedy mnie bolały z racji tych moich doświadczeń i miałem ten pewien żal, że no kurde, byłem tak oszukany, że mi mówiono, że to jest takie fajne, skuteczne, wystarczy tu, zrobisz jedną, lejesz tego, wiesz, największego z grupy i tu już reszta traci ochotę, nie? I teraz już aż się sam się łapię za głowę, jak se to powtarzam. Więc ja mówię o tych realiach po to, przede wszystkim po to, nie musicie u mnie trenować, nikt nie musi u mnie trenować. Ja mam robotę do zrobienia. Oczywiście jak ktoś chce, cieszę się, uważam, że najlepiej wam tą wiedzę przekażę. Dostrzegam, że ty będziesz myślał to samo, że ty najlepiej tą wiedzę przekażesz. To jest pewna cecha ludzi pewnych siebie. Tylko teraz trzeba zwrócić uwagę, czy to nie przerodzi się gdzieś w patologiczny narcyzm, tak? Więc to fajnie, natomiast ja przede wszystkim mówię o realiach po to, że gdziekolwiek nie pójdziesz, żebyś był w stanie odsiać sobie, czy to, co mi mówi instruktor, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Ale jeśli... jak to odsiać? My jesteśmy w stanie to zrobić, bo my mamy doświadczenie, a ci ludzie, którzy mają się zapisać... Dlatego mówię o realiach. Mówię im, jak wyglądają realia walki ulicznej, jak wygląda psychologia, na co trzeba zwrócić uwagę przy tym, jak techniki są nauczane i prezentowane. Tak? Czyli jeśli... masz już wysoki stopień zaawansowania, trener ci mówi, że jesteś świetny w ogóle i jesteś mistrzem, to jest fajne, mistrzostwa świata w Krav Madze, w samoobronie, nie? I wszystko reżyserka, jak z filmów Johna Woo. Jesteś mistrzem samoobrony, nawet słyszałem, że są czarne pasy w samoobronie, nie? Jesteś czarnym pasem osiągnąłeś już wszystko. W wygrzebywaniu się z gówna, nie? No bo samoobrona to jest co? Coś się grubo spierdoliło, wpadłeś w dół z szambem i teraz się z tego wygrzebałeś. Jesteś mistrzem właśnie w tym, no to świetny tytuł, nie? Spoko. Dla mnie sytuacja samoobrony to jest porażka. Tak, jeśli ja muszę walczyć, to znaczy, że ja coś grubo spaprałem, tak? Już Sun Tzu pisał, że najlepsze walki wojny to są te, do których może nie tyle nie dochodzi, co wygrywasz bez konieczności fizycznej walki, tak? To jest największe zwycięstwo, to jest ideał zwycięstwa, bo wtedy nie tracisz żadnych zasobów, środków, przejmujesz wszystko, co miał przeciwnik, nie? Więc to jest ideałem, więc jeśli on ci ciśnie, że jest tak, przy tym nie sparuje, albo nie pozwala nagrywać swoich sparingów, sam nie ma doświadczenia żadnego. To jest lipa. Większość z nich też nigdy nie walczyła, nie stało na bramce, nie walczyli sportowo, nic nie robili. Ja nie mówię, że to jest źle. Do pewnego poziomu to wystarcza. Jak najbardziej. I to jest wtedy instruktor, mówi ci jak jest, tylko jak ci mówi uczciwie, że jest tak, tak, tak. Słuchaj, psychologia w walce, okej, jest to. Jak zauważasz, że pojawia się ten temat, że coraz więcej studentów ma problem z tym tematem, no to zaprasza kogoś, kto był w takich sytuacjach, dokładnie, tak jak ty, który miał nóż w ręce, stawał naprzeciwko kogoś z nożem w ręce i kto też miał nóż w ręce i wie, co wtedy się dzieje w głowie. Sytuacja psychicznie to po prostu ryje beret. Tak, ale żeby przygotować studentów, to trzeba to zrobić. Natomiast jeśli nigdy tego nie robisz, nie byłeś w takiej sytuacji i zaczynasz im opowiadać bajki, mchu i paproci, jak to jest z nożownikiem i sprzedawać im magiczne patenty na poradzenie sobie w tej sytuacji, to jest skrajna nieodpowiedzialność dla mnie, za to powinna być odsiadka, bo to jest namawianie do samobójstwa. Zgadzam się w 100%. Z tytułu tego paragrafu namowy do samobójstwa powinni mieć wklejoną odsiadkę. To może by się wyleczyli z bredzenia takich głupot. Więc to jest jeden ze wskaźników. Jeśli trener ci mówi, że jesteś świetny, a na treningu mamy same
ćwiczenia dla początkujących, czyli partner się podkłada, przekłada, bo to jest dobre, ale to jest na początek. Jest okej, bo musisz się nauczyć tej techniki, ale potem nie ma oporu, nie ma tego force on force, nie ma sparingów, nie ma zwykłej presji, już nawet nie wspomnimy o agresji, zwykłej presji, nie ma zwykłych odruchów bezwarunkowych, że wiesz, trącę cię w twarz, to przymkniesz, schylisz się czy coś. To nie jest miejsce dla ciebie, jeśli chcesz się przygotować na sytuację realnego konfliktu, kiedy coś pójdzie nie tak. Tak trenując, masz nikłe szanse na poradzenie sobie w takiej sytuacji. Mało tego, tak jak mówisz, przez te brednie ciśnięte ci do głowy, często władujesz się w sytuacje, w których normalnie byś nie wszedł, bo byś wymiękł. Tak. I bardzo dobrze, żebyś wymiękł, byś obsrał zbroję, jak to się mówi, i się zawinął. Bo walka na ulicy, co jest moim zwycięstwem? Rozwalenie gościa? Nie, jedź na zawody. Tu masz wrócić do domu, do rodziny, do dzieci, do żony, do rodziców. Jeśli nie masz swojej własnej rodziny, to wróć do swojej rodziny, żeby matka miała swojego syna czy swoją córkę. Gdzie tutaj jest kolejny problem, samoobrona kobiet, a już tu, co jest pokazywane kobietom, co jest pokazywane? To jest tragedią. To, żeby kobieta szła pięść w pięść z mężczyzną na wymiany i że wygra. Nie wygra. Prowadziłem szkolenia w klubach bokserskich na przykład i tam były zawodniczki. Zawodniczki, nie babeczki trenujące boks, zawodniczki, które walczyły. Naprawdę była solidna petarda w łapie, naprawdę mocno biły. I staliśmy, sparowaliśmy i nagle ja przestawałem się bronić. Pierwsza zagwozdka była taka, ale czemu ty się nie bronisz? I nagle mnie nie uderza. I opuszcza ręce. Ja mówię, no masz okazję, to lej, tak? Sędzia nie przerywa, tak? To masz tłuc. No to opory, mówię, mocniej, mocniej podkręcałem je. Gdzieś tam w szkoleniach też używam to od pewnego poziomu i za zgodą oczywiście po uprzednim uprzedzeniu, że to tak wygląda na najwyższym poziomie. Używam inwektyw, wyzywam, czy też używam z racji tego, że już się znamy dłużej, wiem, jakie tematy są problematyczne dla danej osoby, jakie ma jakieś tam lęki i to wywlekam i to uderzam, czułe punkty psychologiczne, życiowe, etyczne, to wywlekam i na tym operuję, bo to będzie robione tam. Czyli jeśli ktoś jest gruby, no to co będzie pierwsze, co go spotka na ulicy, tak? Ty kruchoty coś, kobieta odmawia facetowi, jak jest natrętny, to jest co, dziwką, szmatą i tak dalej, tak? Więc to i po to, żeby też nakręcić, przyzwyczaić do tego, ale też nakręcić agresję. I tak nakręcone agresją dziewczyny męczyły się biciem mnie po twarzy. A mi nawet nic nie wirowało w głowie. I kiedy przychodzi instruktor, znany instruktor znanego systemu do telewizji i prezentuje coś takiego, że standardowa kobietka tam minus 60 kilo, faceta 90-100 kilo w tym rozmiarze, bo to tak mniej więcej oceniam tego instruktora, kiedy on idzie na nią zdenerwowany, jest w stanie depnąć mu na stopę, odepchnąć i że on nie tylko się zatrzyma, ale jeszcze ona go odepchnie, a przez to, że ma stopę przytrzymaną, to on się rozjedzie do szpagatu, że ona jest w stanie to zrobić, to ja od razu lałbym w trąbę dla otrzeźwienia. Nie żeby pobić, tylko czysto po dżentelmeńsku na pojedynek, po prostu za mówienie kobietom takich rzeczy, od których ona straci życie. Bo ta kobieta w takiej sytuacji zginie. Zginie, bo ten napastnik się zdenerwuje na nią i zacznie ją tłuc. I teraz od jego opanowania zależy, czy go odetnie i nie zauważy, że ona już dawno nie żyje, czy w pewnym momencie się połapie i może ona przeżyje. Ale tutaj ciężkie obrażenia są stuprocentowe. Także samoobrona przedstawiana dla kobiet na rynku to jest po prostu jakaś abstrakcja i wielutna bzdura i przepis tak naprawdę na samobójstwo. Zupełnie jest to nieprzystające do rzeczywistości, a przede wszystkim do możliwości kobiety jako zawodnika. Oczywiście znajdą się kobiety takie, które stłuką trzech facetów po kolei. Tak. I dla takiej kobiety wtedy powiem, słuchaj, dla ciebie dobrym rozwiązaniem wtedy może być, że zrobisz tak, tuba, coś tam i uciekasz. Natomiast dla przeciętnej kobiety uderzanie pięścią w twarz? Nie. Otwarte stawanie do konfliktu też
Nie, a niestety tego panie są uczone, żeby otwarcie stawiać z agresywnym, czyli już pobudzonym, zadrenalizowanym w jakimś stopniu mężczyzną, stawać do otwartego konfliktu. No, wiemy jak to się kończy, jak ktoś nie wie jak to się skończy, no to połóżcie jabłko na torach. Poczekajcie na pociąg. To mniej więcej wam to zobrazuje, co tutaj się wydarzy. Z różnych względów to byłby długi wykład, dlaczego tak się dzieje. Kobieta nie jest w stanie tego zrobić. Choćby dlatego, że my się zdenerwujemy, adrenalina od razu wywala pod sufit. Hulk się budzi i dostajemy dużo siły i tak dalej. Tak, pokrótce może o tym powiem. U kobiety to wydzielanie adrenaliny jest stopniowe, powoli. Na szczyt jest tu jej tutaj. Że tak powiem, ona dłużej dochodzi. A my mocniej. My mocniej, szybciej. Ale szybciej i nam zaraz spada. Dlatego w domu, jak jest jakaś spinka z partnerką, to wściekniecie się, krzykniecie, wychodzicie, wracacie, a ona się dopiero nakręca i trwa to 3 dni jeszcze, tak? Jak dobrze pójdzie. Przyjdziesz z kwiatami, czekoladkami i winem, to trwa jeszcze 3 dni, tak? Właśnie dlatego, to ma swoje uzasadnienie ewolucyjne, więc nie, to nie będziemy tego rozwijać, ale tak jest. Dodatkowo no, mamy więcej masy mięśniowej ogólnie i jest przesunięcie tej masy mięśniowej do góry. A u kobiet na dole, tak? Po co? My nie potrzebujemy dużych nóg, jak popatrzymy na bokserów, mocno biją, mocno, mają duże nogi? No nie, patyczki w większości, tak? Jest parę wyjątków. Dlaczego? Nogi to jest tylko struktura, żeby przekazać energię, ręce muszą być duże, tu mięśnie muszą być duże, bo na mięśniach będzie się opierało przekazanie tej energii. Więc mamy to przesunięcie do góry, jesteśmy znacznie, znacznie silniejsi, mamy znacznie więcej mięśni plus ta adrenalina. Kobieta nie jest zwyczajnie w stanie. Nawet jak to pierwsze uderzenie zaskoczy, to czego uczą wszyscy mistrzowie samoobrony galaktycznych systemów kombat czy globalnych? Już globalne są, czekam na galaktyczne. Że ma siedzieć tam i tłuc go dalej. Nie, jemu już adrenalina skacze, on się zaraz połapie i cię zmasakruje cię. Jak zadziałało, od razu kita, od razu masz uciekać. Jak do tego dojść, drogie panie, widzicie, dużo instruktorów wam powie, że no tego nie będę mówił, przyjdźcie na szkolenia. Przyjdźcie, bo to i tak trzeba dopracować, także najlepiej, jeśli samoobronę kobiet, to oczywiście muła. Natomiast nie stajemy do otwartego konfliktu z mężczyzną, tak? Jeśli gdzieś tam mu ręce wędrują nie tam, gdzie trzeba, oczywiście mówimy nie, jest nagranie o tym, jak mówić nie, ale generalnie mówimy nie to raz, ale dwa zwiększamy dystans, bo mechanizm, ja nie lubię mówić o walki, ucieczki, ale pościgu i zaniechania, tak, dążenia i zaniechania, bo to, co identyfikujemy jako mechanizm walki, ucieczki, funkcjonuje też przy innych stanach emocjonalnych, nie tylko przy walce, takich łowach i polowaniu. Więc to daje jasny sygnał, że nie. I wtedy, jeśli się zbliża, a nie mamy gazu, nie zdążyłam po niego sięgnąć, nie mam go w kieszeni czy coś, to teraz nie mogę do niego, nie, bo coś i się szarpać i przepychać. Jeśli są inni ludzie, zareagują, okej, okay, ale jeśli nie ma, albo nie reagują, to jest problem. Więc co teraz powinna ta kobieta zrobić? Teraz powinna odegrać scenkę w stylu, o widzę kowboju, że bardzo ci na tym zależy, lubię takich, chodź tu bliżej, po to, żeby skrócić dystans bezpiecznie, żeby uśpić jego czujnie, żeby adrenalina mu zaczęła spadać, żeby on zaczął o czymś innym myśleć niż konflikt, niż uderzenia, niż zagrożenia, bo wtedy on też będzie mniej, znaczy jego świadomość sytuacyjna będzie mniej na to nakierowana i reakcja na wasze działania fizyczne, atakujące, ofensywne, będzie też uśpiona. I teraz jak jest blisko, o to macie dostępne wtedy te właśnie newralgiczne punkty na męskim ciele. Oczy, gardło, krocze, żeby tam trafić. Z dystansu nie tak łatwo jest kopnąć kogoś w jajka. Uwierzcie mi, próbowałem, mnie też próbowano kopać. Tak, mnie często tylko wyprowadzało z równowagi, jak mnie ktoś kopnął w jajka, tak? Więc to nie jest tak zawsze, a zdarzyło mi się tak, że mnie zgięło. Natomiast często będzie tak, że on się tylko wścieknie od tego, że go kopnęliście w jajka. Więc mamy to blisko, wtedy ten strzał nie jest stuprocentowy, ale jest znacznie pewniejszy. Wykonujemy 1, 2, 3 szybkie uderzenia, jeśli macie dopracowane, zrywamy kontakt, uciekamy
i teraz sięgamy w trakcie ucieczki po te narzędzia, jakie mamy, skoro zaspaliśmy wcześniej. Jak jesteśmy w po drodze, prosimy gdzieś tam o pomoc, bo mnie goni, ściga i coś tam informujemy ludzi, żeby może go chociaż przytrzymali, może chociaż tyle zrobią. Bezpieczne miejsce, kontakt ze służbami, okopać się, tak, zastawić, czy co tam to sytuacja już będzie dyskować, co konkretnie robimy. Natomiast procedura postępowania jest dla kobiety. Vietcong, atak za dopuścić, choć jest fajnie, przyjemnie, trasa jest dobra, sprawdzona, nie ma żadnych potykaczy, nie ma pułapek, a nagle spod ziemi i rozpętuje się piekło. I to, co macie zrobić? Maksimum zniszczeń w jak najkrótszym czasie i pozostać tam i jeszcze krótszy czas i uciekać, ten kontakt zerwać. To jest procedura dla kobiety. Natomiast... A co z twojego punktu widzenia, bo to będę drążył, a co z twojego punktu widzenia jest na rynku? Co dają różne systemy i miszczowie? No co jest słowo, które się rymuje? Kto nie znajdzie rymu, dostaje tytuł dżentelmena roku. Jak ktoś nie znajdzie rymu, to co? Kłamstwa, skrajna nieodpowiedzialność instruktorów, trenerów wobec ćwiczących. Oczywiście uogólniam, bo mówimy o rynku, nie poszczególnych osobach. Jest parę osób, które oczywiście to robią to dobrze. Jak wspomniany personal defense, czy twoje szkolenia, z którymi się gdzieś tam zapoznałem, wiem, jak to wygląda i oczywiście mogę polecić, że tam jest dobra robota w temacie robiona. Natomiast uogólniając, bo to jest jakieś 99% rynku, to są nieporozumienia, to są kłamstwa, zagrożenie dla waszego zdrowia i życia. Niestety, bo są nieadekwatne do rzeczywistości, do waszych możliwości przedstawiane procedury, operuje się na filmowych mitach w zasadzie w większości wypadków, tak jak bij największego i reszta ucieknie. Nie, to zależy od ich stosunku emocjonalnego, jaki mają z nim kontakt, jakim on dla nich był liderem i tak dalej. Można się dowiedzieć, jeśli ta interakcja się gdzieś tam jeśli wcześniej mieliście kontakt, albo ta interakcja z wami się przeciąga, na to i można, natomiast jeśli jesteście opanowani pod stresem bardzo, że w zasadzie jest sytuacja, nie wiem, zaspaliście, pojawia się 5 gości, o coś się do was tam mają problem, że tak powiem, i wy nawet w tych warunkach, że dostrzegacie, że dążą do łomotu, zabrania wam czegoś, jesteście w stanie operować niewiele bardziej pobudzeni niż oglądając, nie wiem, telewizję sobie, to wtedy jeszcze jesteście zdolni do zauważenia, jakie są interakcje między nimi. Czy jesteście do tego zdolni? Nie. Kolejna klisza, no uciekaj. Przed nożem uciekaj na przykład. Jako ogół tak, jest nóż, uciekam, tak? Tylko teraz statystyka, o której ja mówię, to jest takie uogólnienie, ale przedstawia problem. 80% ataków nożem jest na dystansie metra i mniej, nie? Stamtąd się nie ucieka. Nie, to zanim ja na odległości metra, jak ja zacznę się od razu uciekać, odwracać, to zanim ja się odwrócę, dostanę od niego 3 pchnięcia w plecy. Zanim wystartuję do biegu, jeszcze kolejne 1 do 3. Zależy, jak szybko macha. A w ciągu pierwszych 3 sekund napaści tempo ataków to są 3 do 5 pchnięć na sekundę. Na sekundę, jak ja się będę do niego odwracał, na pewno dostanę 3 razy. Pierwsze poleci gdzieś w brzuch, bok, plecy, a w międzyczasie, to też nie jest zawieszone w próżni, będzie druga ręka, która będzie mnie łapać, która mnie przytrzyma, a wtedy frontalnie nóż jest ciężko złapać, jeśli ty nim operujesz, tak? A co dopiero, jeśli jestem z tyłu i plecami do niego? Nie. Także z ucieczka... To jest fajna rada, tak? Fajna rada, tylko trzeba wiedzieć jak kiedy, jak często biegacie, ile jesteście w stanie przebiegnąć. Jeśli ta sytuacja nie jest z zaskoczenia, a z rozwijającego się konfliktu, to narastająca adrenalina, jeśli nie jesteście do niej przyzwyczajeni, to sprawi, że od razu będą wam się czepać nogi. A jeśli nie uciekniecie, jesteście w stanie przebiec 200 metrów, bo on was po tych 200 metrach dogania, bo nie sytuacja do ucieczki nie była odpowiednia, a wy nie stworzyliście też odpowiedniej sytuacji, to potem musicie stanąć naprzeciwko nożownika, będąc kompletnie wyprutym, wypluwając płuca. Jak duże są wasze szanse wtedy? Nie? Więc to jest takie skupę takich mitów. Dlaczego? No bo no niestety,
pod tym względem niestety żyjemy w najbezpieczniejszych czasach. Ja wiem, że wojna jest tam niedaleko, ale dalej są to najbezpieczniejsze czasy w dziejach ludzkości, jeśli patrzymy na częstotliwość i zasięg występowania konfliktów zbrojnych, ale też relacji codziennych. No, że też wspomnijmy jeszcze co no, kilkadziesiąt lat temu, lata 80., 90., początek. Ja wiem z opowieści, ty wiesz z własnego doświadczenia, tak? Jak wtedy wyglądało? No, był po prostu... No, noże, kastety, wszelkie typu rzeczy były na bieżąco na ulicy. I wtedy trenerzy sportu walki tłukli się. Robili na bramkach, tłukli się, były te noże, latały i tak dalej. Teraz nie, jest bezpieczna sala, mam certyfikat z Izraela i piszę o sobie, że mam 20 lat doświadczenia. W czym? W robieniu kursów zrywania czereśni czy siania rzeżuchy. Tylko i wyłącznie w tym, bo w niczym więcej. I to też nie jest złe, dopóki ten instruktor jest uczciwy. Zrobiłem kursy, to jest metoda, według tych jest tak, pracujemy. Pada trudne pytanie, kurwa, nie wiem. Po prostu. Nie wiem. Znaczy, że nie wiem. Ale się dowiem, bo ja jestem, mógłbym powiedzieć, słuchaj, spróbuj u niego uderzyć do tego, do tamtego gościa, ale ja, jak jestem odpowiedzialny za przekaz wiedzy, to ja jestem instruktorem, ja jestem szefem firmy. Pracownikowi nigdy nie będzie zależało na firmie, tak samo jak szefowi, nie? No, logiczne. Ale się dowiem i wtedy jest Memory 5, Damian, Marcin, tak, Liściu, jak to ten, bo mnie zapytał coś albo takiego. Albo do windy idziemy na schody. Albo, słuchaj, właśnie, dowiem się, ok, jeśli to jest problem czysto fizyczny, ładujemy się do windy, zakładamy sobie rękawice, tak, jakieś tam kaski, albo bez, bo robiliśmy to bez i z bratem nieraz dostałem łokciem na pysk od brata, aż mnie zgięło. I sprawdzamy, weryfikujemy, tak? To jest samoobrona, a nie i to jest na... I to jest nauka samoobrony, tak? Bo wtedy to jest pod presją, pod oporem. Ale też trzeba się zastanowić, dlaczego coś zadziałało albo nie zadziałało. Nie ma tego. Bo to też nie jest proste, tak? Bo w windzie mogło wyjść, że moje jest lepsze. Ale dlaczego? Bo jestem większy i silniejszy. I ten. Dlatego też trzeba rozgraniczać, które techniki zadziałają, bo instruktor samoobrony, trener samoobrony ma dwa zadania główne. Dla swojego podopiecznego uszyć na miarę procedurę szeroką postępowania, czyli dopasować się do jego aktualnego stanu psychologicznego, tu wchodzi w grę etyka, czyli co jest w stanie zrobić. Kolejny błąd, czy babeczka, czy ktokolwiek inny, ciężko przychodzi mu uderzyć kogoś w twarz, a instruktor uczy łamania rąk, skręcania karków. Nie ma takiej możliwości, żeby ta osoba to zastosowała w praktyce. Absolutnie nie ma. Więc traci się jej czas. Więc trzeba, co do rozwiązań fizycznych, tak samo. No, stop kiki są fajne, bo ktoś w ciebie wybiega. Tak, ale kopać fronta, majgeli, trzeba umieć. W większości wypadków, to się, tak jak prezentują to mistrzowie, odbijesz się po prostu, wylądujesz na ziemi i ktoś weźmie dosiad i tak jak nie będzie cię tłukł kamieniem po twarzy. Całe szczęście, że tak trochę z tego homo neandertalensis mam coś tamten. Jakaś musiała być tam gdzieś kiedyś krzyżówka. Moja twarz wygląda jak wygląda, moja czaszka wygląda jak wygląda. Mam grubsze kości czaszki niż przeciętna osoba. Mój łeb jest, co widać, kanciasty. Idealna struktura. Niejedną walkę wygrałem tylko dlatego, że miałem kurwa twardy łeb. Tak? Więc najpierw skroić garnitur proceduralny na miarę dla tej osoby, ale też pracować nad tym, żeby tą osobę dźwignąć do poziomu, jaki powinna ona prezentować, żeby sobie poradzić, bo nie mogę mówić osobie, która boi się komuś uderzyć go w twarz, że ona to zrobi i tak jest dobrze i ten. Ja muszę ją tego nauczyć. Ja nie mogę jej mówić, że ona nie potrafiąc tego zrobić, ona będzie bezpieczna na ulicy. Nie będzie. Nie będzie bezpieczna i nie będzie w stanie odzyskać swojego bezpieczeństwa. Bo też samoobrona to nie jest bezpieczeństwo. Dlatego ja mówię o bezpieczeństwie osobistym. Bezpieczeństwo to tu jesteśmy bezpieczni. Plus minus, ale możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jest mała szansa, że ten samolot, co tam leci, że nam tu spadnie, tak? Jeśli coś się pochrzani i wpadnie tu gość z nożem i my będziemy walczyć, to my już nie jesteśmy bezpieczni. Więc ideą samoobrony jest co? Odzyskanie bezpieczeństwa. Tak?
Samoobrona nawet się nie wlicza się w bezpieczeństwo. Walka w samoobronie nawet nie wchodzi w zakres bezpieczeństwa, tak? Większość to jest świadomość sytuacyjna, kompetencje miękkie, tak? Umiejętności te interpersonalne, rozmowy, czytania, te tak zwane negocjacje kryzysowe, takie fajne jest hasełko, z których, jak zauważyłem, to ci, którzy używają tego hasła, to znają chyba tylko tą nazwę, bo to się sprowadza. Nie, dobra, już ci daję portfel i strzał w tubę i ten. To nie są negocjacje kryzysowe, absolutnie, ale to wszystko w to wchodzi. Ja mam ci uszyć garnitur, ten jeden, i jednocześnie zacząć cię wpasowywać, żebyś się zmieścił w ten odpowiedni, który zapewni ci maksimum bezpieczeństwa i możliwości jego odzyskania. A nie mieć gotowca, w którego wpasowuję wszystkich swoich studentów, oni mi ładnie płacą, ja im daję certyfikaty i wszystko gra. I wszyscy nie wychodzą z strefy komfortu i są zadowoleni. Tak, i nie pocą się za bardzo na tych treningach samoobrony, bo to są mordercze chwyty, szpon, orła, ciach i już... A sorry, czekaj, żebyś nie... Muszę teraz skrzyżować ci nogi, poklepać nerki, żebyś nie umarł. Te rzeczy dzieją się już w Polsce. Co do walki na noże, to, że jest trening też pod presją, to też nie znaczy, że to już jest dobrze, to, że są sparingi, tak? Bo walka na noże sparujemy. Oczywiście w sytuacji samoobrony może dojść do tego, że te noże, że wyjdzie z tego taki sparing, tak? Taki pojedynek. Może tak być. Ale w pierwszym momencie, no to jest, bo ludzie mówią, gołymi rękami nie idzie się obronić przed noszem. Ale bardzo często jest to konieczność. Nie masz wyjścia. Nie masz wyjścia i musisz, bo jak zaczniesz sięgać po swoje narzędzie, to już dostaniesz 3 razy w serce, tak? Więc musisz najpierw rękami zadziałać gołymi. Trzeba wiedzieć jak, tak? Trzeba wiedzieć o jakichś takich niuansach, bo to takie rzeczy jak zwykłe ustawienie głowy, czy tak, będą miały znaczenie. Trzeba o tym wiedzieć, żeby móc powiedzieć podopiecznym. Jeśli instruktor tego nie mówi, to nie wie, a jeśli chce za to pieniądze, że słuchaj, powiem ci za ten szczegół, który jest istotny dla powodzenia całej techniki, kombinacji, czy jak to zwał, ale zapłać mi więcej, to sayonara i idę gdzieś indziej. Tak, bo... Tajemne techniki. Są tajemne. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś robi biznes. Jak najbardziej. Marketing, mówienie w superlatywach o sobie, ale nie kłamstwa, bo tu wchodzi w grę ludzkie zdrowie i życie. To nie jest konkurs pieczenia ciasta, że jak spapram, to zacznę od nowa, zrobię sernik drugi raz, a ten stary i tak właduje, no bo to sernik, nie? Kawkę zrobimy i tak będzie pysznie, tak? Nie, tu błąd, ty jesteś jak saper. Błąd popełniasz raz. Sytuacja cywilna jest gorsza niż militarna, bo tam jak osoba, która jest szkolona, nie wiem, w gromie czy gdzieś tam, świeżak idzie na pierwszą akcję w całym zespole ojebanych na maksa w temacie ludzi. Jak coś spapra, ktoś ochroni mu tyłek. Ty będziesz sam i nie wiesz, co się zacznie, z kim się zacznie, ani kiedy się zacznie. I będziesz sam. I trenera tam nie będzie. I teraz jeśli będziesz jego kalką, jeśli on ci nawciskał głowę ciemno, jeśli ty mu wierzyłeś, to masz problem. Żaden z instruktorów nie bierze odpowiedzialności za to, co mówi, za to, czego uczy. Ja z tego, co wiem, a mogę się posiłkować tylko tym, co jest w jakimś tam takim dyskursie publicznym, to jako jedyny staję za tym, co mówię. Jeśli komukolwiek, kto był na moim szkoleniu, sytuacja się wykolei, musiał się bronić, tak? Tylko za zwrot kosztów, bo mam rodzinę. Przyjeżdżam, analizuję sprawę, pomagam w rozgryzieniu, co, dlaczego się stało. Żeby linia obrony, jaką przyjmiecie, bo nie mówię o kłamaniu, linia obrony, jaką przyjmiecie, była zgodna ze stanem faktycznym. To, że uczestniczyliście w tej sytuacji, byliście jedną ze stron, nie znaczy, że znacie stan faktyczny. Bo tu do tego jest potrzebna wiedza z psychologii, z fizjologii, z realiów konfliktu, żeby móc wyjaśnić, co, dlaczego się stało, że to nie była wasza zła wola albo jakieś zapędy na Johna Rambo czy innego Johna Wicka, żeby komuś władować kosę w żebra na przykład, tak? I ja jestem, ktoś był mnie na szkoleniu i ja
jestem i pomagam. Oczywiście, jeśli będzie tak, że po prostu podejdziecie sobie do kogoś, władujecie mu w kosę w serce 4 razy, no to nie, no to nie przyjadę, nie ma sensu, choćbym nawet chciał w takiej sytuacji wam pomagać, a nie będę chciał, to i tak przed sądem się nie obroni, bo na to nie ma wyjaśnienia, tak? Natomiast są też takie sytuacje, że coś się wydarzyło z przypadku, i teraz ja pomogę rzucić na to nowe światło od strony właśnie realiów konfliktu, realiów walki, fizjologii, żeby wyjaśnić, dlaczego to się stało, że to nie była wasza zła wola. Tak w skrócie to przybliżając. I to, moi drodzy, to jest szkolenie. Tak powinno wyglądać podejście do szkolenia, do bezpieczeństwa ludzi, którzy przychodzą na zajęcia, a nie na pokazywaniu tajemnych technik dotyku jakimś, którymś palcem i uderzenia w jakieś sekretne miejsca, bo to po prostu nie działa. Zrozumcie, to nie działa. Wam sprzedają po prostu gówno w papierku. Ale to nie tylko tak rozmuchując do absurdu, że jakiś tam dotyk śmierci, ale też techniki tam czysto bokserskie czy prezentowane są skuteczne. Nigdy nie powiedziałem złego słowa. Na ten, czy to, co jest w boksie, w kickboxingu, w brazylijskim jiu-jitsu, tak? To są rzeczy skuteczne, tylko trzeba wiedzieć, w jakich warunkach, tak? I pewne rzeczy z brazylijskiego jiu-jitsu oczywiście ja też prezentuję. Jak wiem, że dany kierunek jest dobry, ale tu moja wiedza i zakres kompetencji technicznych się kończy, odsyłam na przykład do Zbigniewa Tyszki, Trójmiasto. Fenomenalnie połapany, ogarnięty gość, zresztą jego sposób, model walki jest fajny, taki powiedzmy pod ulicę, proste patenty, duża inspiracja catch wrestlingiem, rzeczy samojebki, że tak powiem. Zrobisz to, co on mówi i typ straci rękę. Nie ma jakichś takich dziwnych przełożeń, wszystko maksymalnie uproszczone, ale uproszczone, żeby, tak jak mówił Bruce, już tak widzę, wracamy do niego czasem, żeby oddzielić niepotrzebne rzeczy, zostawia sam sos w technice, bez żadnych zbędnych, że tam, a tu zrobi jakiś taki dziwny chwyt czy coś. Nie, raz, dwa, trzy, kręcisz i działa, tak? I on to fenomenalnie rozumie, zrobiłem z nim parę nagrań, czasami, chociaż dawno nie byłem, przyjeżdżam tam na ten trening, świetnie to rozwiązuje. Prowadziliśmy razem też szkolenie, jedno z użycia, że tak powiem, brazylijskich jiu-jitsu w samoobronie. Więc tak, natomiast jeśli chcesz wciągać w kogoś w gardę intencjonalnie, nie lubię magicznych pigułek, ale możesz sobie przyjąć taką magiczną pigułkę, że zginiesz, bo na to szanse wtedy są tak duże, że tego marginesu, kiedy to się nie wydarzy, to ja proponuję nawet nie rozpatrywać i nie skupiać się nad tym, tak? Jeśli będziesz wciągał kogoś w gardę, spadał, zakładał dźwignię na ręce, zginiesz. Dźwignie są dobre jako wstęp do złamania. Sportowo są dźwignie. Jak wchodzisz w technikę, jak wchodzisz w balachę, to na ulicy masz złamać i uciekać, bo druga ręka może zaraz tutaj machać nożem, tak? Pomimo tego, że tą połamałeś, bo on może nie odklepać tego. Ja sam walczyłem, mając obie połamane ręce od połowy pierwszej rundy. Na szczęście drugiej już nie było. Kość łokciową miałem pękniętą, w drugiej chyba jakbym jeszcze parę razy przyładował, to mogłoby być otwarte złamanie. No ale drugiej nie było, bo miał tutaj chyba pękniętą kość tutaj oczodołową, bo taka bania przeciwnikowi narosła i od razu do szpitala po drugiej rundzie, po pierwszej rundzie pojechał. Ale to, czy ja jestem wyjątkowy? Może i jestem, ale takich ludzi jest więcej. I to chodzi o to, żeby do nich trafiać. Wiesz co, bo tak, przechodzimy z tematu do tematu. Widzę, że będzie nam się kroiła chyba jeszcze jedna rozmowa. Teraz nie będziemy zanudzać naszych oglądaczy, bo widzę, że możemy sobie tak porozmawiać i porozmawiać i porozmawiać. Na razie Ci dziękuję bardzo za wizytę. Chyba będziemy musieli się jeszcze raz spotkać, bo jest więcej tematów do poruszenia. Może się uda zrobić jakąś rozmowę przy okazji jakiegoś szkolenia Ice System, żeby widzowie też zobaczyli. Zrobimy. O, widzicie, zrobimy od razu. Czemu nie? Mówisz, masz, klient nasz pan. Specjalnie dla wywiadu wejściówkę zrobimy za darmo. Widzicie? Żeby mieć materiał szkoleniowy, tak jest. Nie, proszę bardzo. Mówię, ja nie mam problemu z biznesem, że ktoś robi, tylko trzeba go robić, powiedzmy, uczciwie. Nieuczciwie, jeśli ktoś cię oszuka na ubezpieczeniu, okej, też nie fajnie, tak? Ale tutaj możesz stracić życie. Natomiast ja przede wszystkim z tą inicjatywą swoją od początku wychodzę, że ja chciałem wiedzieć jak najwięcej o temacie i chciałem szerzyć tą świadomość.
że przy tym gdzieś tam zarabiam, oczywiście jak najbardziej mam rodzinę. Natomiast dużo rzeczy zrobiłem za darmo, jakieś projekty ze szkołami, często, żeby przełamać pierwsze lody, bo te moje tematy są tak niestandardowe, tak nietypowe, to ujęcie tego, jeszcze tego nie było na rynku, przynajmniej publicznie. Po naszych rozmowach wiem, że ty to robiłeś nawet wcześniej ode mnie, gdzieś tam. Dlatego ludziom, jeśli ktoś stwierdza teraz, jest oburzony, co ten typ fanzoli, ja to robię od dawna. Świetnie, zadzwoń do mnie, przyjadę, zrobimy nagrania, chętnie cię będę promować. Tak jest faktycznie, robiłeś to wcześniej, ja nawet sam to powiem, że on to już robił w 63 i przygotowywał Marines, kurde, do Wietnamu i on już robił to wtedy. Nie mam z tym żadnego problemu, mi zależy, żeby to realistyczne podejście do tematu, to, żeby ludzie nie ginęli w głupi sposób, nie ładowali się za kratki po skutecznej samoobronie radami mistrzów, gdzie ktoś, jeden z mistrzów na odepchnięcie reaguje skręceniem komuś karku 3 razy, no to nie, to jest przyklepana odsiadka, a koszt przede wszystkim psychologiczny waszego pójścia do więzienia będzie olbrzymi i może się tak czy inaczej zakończyć waszą śmiercią, nie dlatego, że ktoś wam coś zrobi, tylko się powiesicie, tak? Bo zaufaliście mistrzowi, żeby jakieś takie rzeczy wykonywać i ja chcę po prostu, żeby było ten, także możemy zrobić, jest za darmo, zorganizujemy. Robimy. Będziecie przychodzić i będziecie w telewizji, no. Super, bardzo dziękuję, no to w takim razie lecimy za jakiś czas z tematem dalej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę również. Dzisiejszą i widzimy się przy kolejnym wywiadzie. Na razie. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.